Hello, 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 niewiastki! Jestem w drodze do pracy, zobaczcie. Oczywiście jestem samochodem, ale przystanęłam na chwilę, bo sobie stwierdziłam, że po południu nie będę miała może czasu tutaj przyjść, więc przystanęłam sobie. Tam są barany normalnie, freunde moje. Przystanęłam przy tym drzewku, to jabłonka chyba jest. Czekaj na Anuk, co to jest? Ja to są jabłka tutaj. Chyba. Jest tak pięknie, dziążki, no po prostu chce się żyć. Ja wam powiem, jak jestem na poście, to są takie dni, że ja normalnie mogę fruwać. Jeżeli czujecie, macie czyste jelita, wiecie, że dajecie swojemu organizmowi tylko to, co dobre, nie zatruwacie go niczym, to normalnie chodzicie, jakbyście były zakochane, chodzicie 5 cm od ziemi. Nasze zdrowie psychiczne zależy bardzo dużo od naszego, od naszych zdrowych jelit, wam powiem. No naprawdę, to jest takie uczucie. Ja nie wiem, czy wy wiecie, ja mam teraz 37 lat. Nie widać oczywiście. Genetycznie jestem dobrze unlocked. Nie wiem, jak jest to po polsku teraz. Po mamusi, moja mamusia też się trzymie świetnie. Mój tata też oczywiście. Nie o to mi chodziło. Chciałam wam powiedzieć, że mam 37 lat, a się czuję nawet lepiej niż jak miałam 18. Uwierzcie mi, to uczucie takiej lekkości fizycznej, bo o problemach, o ciężkościach, o tym wszystkim, co się w naszym życiu dzieje, to my się musimy z tym zmagać. Ale te poczucie własnego ciała, jak jesteś lekko, zdrowo, zwiewno, że tak powiem, jest całkiem inny, jak, no po prostu nie umiałam tego opisać. Warto jest o siebie zadbać, warto jest schudnąć, warto. Wiem, że nie jest zawsze łatwo, powiedziałam wam dziennie, rano, na nowo, żeście zgrzeszyły, walczcie dalej. Nasz dzisiaj 13 dzień postu, dziążki. I byda dzisiaj go dała w sumie o poście, bo o jedzeniu, bo wiem, jak on wpływa na nasze samopoczucie. Dziołchy, nie zryta niedobrych rzeczy. Dziołchy, nie żryta tyle cukru. Dziołchy, nie żryta tyle przetworzonych produktów. Kupujcie się warzywów dużo, teraz się zaczyna sezon. Owoce, jak na poście oczywiście owoce są ograniczone, ale starajcie się do waszej diety, jak nie robicie postu, wbudować jak najwięcej naturalnych produktów. Ja wiem, że tego w sklepie nie ma dużo. Starajcie się jak najwięcej robić sama. Nawet to są kartofle, szpinak, marchew, coś w tym kierunku, to co nam natura dała. A przede wszystkim, co jest ważne, kiszonki, dziołchy. Zobaczcie, kiedyś go dali, że ludzie byli zdrowsi, bo ino było tłuste, naturalny tłuszcz, dużo kiszonek była, swoja kapusta, swoje ogórki, wszystko ludzie robili sami. A ta woda chyba jej nie wylewali, oczywiście, że nie, oni ją wypijali. I ja wam powiem, mi na poście, ja czuję, że kiszonki robią dobrze. Nie powiem, że se kisza, bo te buraki dalej nie są zakiszone, nie? Ale sok się przynajmniej świeży z nich robię. Sok z kapusty kiszonej też se kupuję czasami, ale uważam, że kiszonki robią zajebisto robota, czyszczą nasz organizm od wewnątrz, dajcie co chcecie. I co jeszcze, jem dużo czosnku. Sam capia czasami z kilometra, ale to też jest naturalny antybiotyk, czy imbir, dziołchy. Pointeresujcie się tym, to naprawdę tak na nos wpływa, że nie macie pojęcia. Dobrze, że ja mam taką robotę, że ja się mogę spóźnić, nie? Bo ja wiem, kaj się mogę spóźnić, a wiem, kaj się nie mogę spóźnić, ale dzisiaj mogę. Ale ja już kończę, nie będę wam smuciła. Życzę wam cudownej soboty, dziołchy. I weź ta się za siebie, bo kiedy, jak nie teraz. Ej, moje, dzisiaj jest 30 marzec. Do lata jeszcze możecie tyle dużo zrobić dla swojego ciała, dla swojego organizmu, przede wszystkim dla swojej psychiki, więc kurna, weź ta się, baby, za siebie. Uwielbiam was, jesteście cudowne, jesteście waleczne, jesteście wielkie. I teraz przez tego bloga, przez te 2 miesiące, co ja z wami piszę, ja dzięki wam zobaczyłam, że noc jest miliony. Noc jest miliony, dziołchy. My walczymy z tymi samymi problemami, z tymi samymi strachami, niepokojami, problemami. Po prostu my jesteśmy jednością. Każda z noc jest inna. Jedna jest pizdowa, to drugo nie. Dlatego ja uważam i zawsze tak go dałam. Wszędzie są tylko ludzie. Czy on jest zły i dobry, jakie on na nas pierwsze wrażenie wywarł. Tam w środku jest tylko człowiek. On też ma serce, on też ma uczucia. Więc traktujcie ludzi życzliwie, że tak powiem. Polska przyjęła się do tego, że kaj nie idziesz, to wszyscy są nabucowani, że są niemili w ogóle. Ale ja się to zawsze starałam tak tłumaczyć, że oni są niezadowoleni sami ze sobą i oni potem odgrywają to w tym, że oni dla innych tak samo są niezadowoleni. Zobaczcie, jak człowiek jest zadowolony ze sobą, w swoim świecie, to dla każdego innego bycie miłym jest po prostu czymś cudownym. Dlatego dziołcha, postanów się, będę miło. Do chopa nie musisz zawsze, bo ja wiem, że
bo teraz do tego pija, bo wiem, że dużo wody jest takie, co nie są zadowolone ze swoim pobytem. Ale idziecie tylko do sklepu, uśmiechnijcie się, powiedzcie dzień dobry. Czego u nas normalnie w tradycji polskiej tak nie ma, żeby komuś, kogo się nie zna, powiedzieć dzień dobry. Uśmiechnij się po prostu. Jeżeli nie masz tej odwagi powiedzieć dzień dobry, to się uśmiechnij. To jest, mnie to się w Niemcach zawsze podobało, że nie znosz się czy nie znosz halo. Po prostu zwykłe z grzeczności uśmiechnąć się do kogoś i powiedzieć dzień dobry. Zacznijmy od tego. Cudownego dzionka niewiastki!